Proszę Państwa, pierwsze ustawienie fotela i zajęcie pozycji za kierownicą. Proszę Pana, to pokrętło służy do ustawienia wysokości fotela. Jeżeli przekręcimy w tą stronę, ono idzie do góry. W środku blokujemy. Przekręcamy w drugą stronę, opuszczamy, znowu blokujemy. Ten przycisk służy do wysiadania i wsiadania. Czyli jeżeli go podniesiemy, potem zejdzie na dół, żeby można było wysiąść. Natomiast jeżeli przyciśniemy, on wróci do zadanej wysokości, którą wcześniej ustawiliśmy. Proszę się pochylić nieco do przodu. Tutaj mamy pokrętło ustawiające oparcie fotela. Mamy ten fotel już ustawiony w miarę. Teraz cały fotel można przesuwać do przodu, do tyłu. I tutaj proszę ten żółty tą dźwignię, a Pan pokaże. Proszę do przodu i do tyłu. To jest ustawienie fotela. Fotel mamy w miarę ustawiony, także Pan swobodnie sobie sięga do pedału. I teraz jest ustawienie kierownicy. Tutaj trzeba wejść i pokazać ten przycisk. Po lewej stronie, bardzo daleko tam, jest taki przycisk, jak w starych syrenach był przycisk świateł drogowych. I proszę sięgnąć, przycisnąć. Ten przycisk zwalnia blokadę kierownicy. I proszę teraz odjechać i popatrzeć na kierownicę. Najpierw pochylić kierownicę przód, ten, do przodu, do tyłu. I można wcisnąć i wyciągnąć. Po tym ustawieniu, i proszę tak zostawić, po tym ustawieniu należy przełożyć lewą nogę na pedał sprzęgła. I tu można kolanem wyłączać sobie kierunkowskaz. Więc trzeba tak ustawić tą kierownicę, żeby kolano nie zawadzało. Ponieważ Pan Piotr jest podobnego wzrostu co ja, to wiem, że będzie przeszkadzał. Trzeba wyciągnąć maksymalnie. Pozostałe pedały działają jak w samochodzie osobowym, czyli mamy gaz, hamulec i sprzęgło. Jeszcze raz. Gaz, hamulec i sprzęgło. Kierownica. Kierownica również działa jak w samochodzie osobowym. Natomiast dodatkowe rzeczy, jakie tutaj mamy. Lewa dźwignia jest tak jak w samochodzie osobowym, czyli kierunkowskaz. Proszę włączyć w prawo i kierunkowskaz w lewo. Wyłączamy. Światła pozycyjne, pierwsze przełączenie. I teraz świateł pozycyjnych, podświetlanie jest tylko wskaźników. Mamy jasno, więc tego nie widać. Przekręcamy drugi i to są światła mijania. Podczas egzaminu, czasem przełączając kierunkowskazy, egzaminowany może wyłączyć światła mijania, ale nie ma tu żadnych kontrolek i on tego nie zauważy. Więc może się wspomagać, patrząc tu na panel kontrolny instruktora lub egzaminatora, że tu jest panel kontrolny i kontrolka świateł mijania. Proszę przełączyć na pozycyjne. O, i widać tutaj, że się wyłączyło. I włączyć ponownie światła mijania. Teraz proszę włączyć światła drogowe, tak jak w osobówce, czyli do siebie. I tutaj widzimy kontrolkę u egzaminatora i kontrolkę tam. Wyłączamy go. Dobrze. Światła mamy mijania włączone. Możemy sobie włączyć światła przeciw głowę przednie. To jest ten wewnętrzny pierścień tutaj. Dobrze. Dobrze. I mamy kontrolkę. Mamy światła przeciw głowę przednie. Przekręcić ten pierścień dalej. I światła przeciw głowę przednie i tylne. W tej chwili się zapaliły. Wyłączamy to wszystko. I światła mijania również. W tym przełączniku również jest sygnał dźwiękowy od szczytu. Proszę przycisnąć. Działa. Tu mamy coś takiego jak retarder. Czyli zwalniacz. Zwalniacz służy do wyhamowywania pojazdu zjeżdżając z długich spadków. I on jest wieloporzeniowy. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. I wyłączyć. Następnym przełącznikiem po prawej stronie, tak jak w osobówce, mamy przełącznik wycieraczek. Pierwsza to jest cykl przerwany pracy, później ciągły wolny, ciągły szybki.
I to wszystko plus spyskiwacz tutaj. To jest wszystko, co odnośnie elementów sterowania tego autobusu. Następne, tutaj mamy zasłonkę, będzie nam pomocna, bo będziemy lusterko ustawiać, więc wysuwa się w ten sposób, zwija się tym. Następnym elementem jest ustawienie lusterek. Od ustawienia lusterek tu musisz przejść tędy i mamy pierwszy lewy joystick tak jakby i sobie proszę nim poruszać, patrząc na lewe lusterka. No, coś się dzieje. To jest od górnego lusterka, czyli rampowego, prawda? I teraz proszę przełączyć w drugą stronę i teraz poruszać i to jest od dolnego. Te wszystkie lewe lusterka są sterowane lewym joystickiem. I analogicznie prawym joystickiem sterujemy prawymi lusterkami. Czyli jedno położenie służy do lusterka głównego, a drugie do lusterka rampowego. Dolne lusterka są dla instruktora i egzaminatora. Dobrze, mamy to. Następne elementy, jakie tutaj